Siemanko, dzisiejszy odcinek skierowany dla osób, które kupiły w ciągu ostatnich 2 tygodni jakiś outfit, mount czy inne rzeczy, których nie da się zużyć, tak jak na przykład X-Boost. Chciałyby to zwrócić. Dużo osób nie wie o tej metodzie, dlatego robimy z tego mały poradnik, a więc lecimy. Wbijamy na główną stronę Tibi. Na samym początku proponuję Wam zalogować, bo będzie nam to potrzebne w późniejszym kroku. Przechodzimy do zakładki Support, Paku, następnie Płatności. Opcja numer 4, czyli zwroty, i wbijamy w opcję numer 2. A zanim przejdziemy do napisania etykietu, musimy mieć nazwę postaci, na którą kupowaliśmy dany produkt, który chcemy zwrócić, oraz invoice number. Żeby sprawdzić numer danej transakcji, musimy wejść na naszym koncie w historię płatności. Tutaj macie przykładowy SS oraz zaznaczony numer, który jest nam potrzebny. Klikamy Support Ticket. W kategorii wybieramy trzecią opcję Payments. Tutaj wybieramy postać, która nas interesuje. Subject, możemy napisać cokolwiek, na przykład Refund. Jeżeli chodzi o wiadomość, to piszemy tutaj krótko i na temat, co chcielibyśmy zwrócić oraz ten numer referencyjny. I zatwierdzamy. Oraz potwierdzamy. Ja na swój zwrot czekałem około 3 dni. Jeszcze jedna ważna kwestia. Ta opcja jest jednorazowa, czyli nie będziemy nic mogli ponownie zwrócić, jak już skorzystaliśmy raz z tej opcji. To tyle na dziś. Jak podobał się materiał, to standardowo łapka i komentarz do zasięgu i do zobaczenia na streamach.